Witam wszystkich w kolejnym odcinku kursu na wnętrze. Dzisiaj będę opowiadała Wam o stylu eklektycznym. Styl eklektyczny, czyli mieszanie różnych stylistyk, mieszanie tego, co jest stare i nowe. Pokażę Wam, jak sobie z łączeniem stylów poradzić i jakie są odmiany stylu eklektycznego, bo trochę tego jest. Słuchajcie. Ogólnie jeśli chodzi o styl eklektyczny, jest on na pewno dedykowany osobom, które są kreatywne, odważne, które chcą mieć nietuzinkowe wnętrze i lubią zestawiać ze sobą różne materiały, różne tekstury, różne faktury. Lubią łączyć ze sobą to, co jest stare i nowe, czyli jakieś nowoczesne grafiki ze starymi meblami, stare krzesła z nowymi krzesłami. W zależności od tego, jaką stylistykę bardziej preferujecie, jaki styl przewodni będzie w waszym wnętrzu, do tego dobieramy elementy z innych stylów albo z innych epok. I jest on naprawdę świetny, jeżeli lubicie różnego rodzaju łączenia i na przykład kochacie styl loftowy i chcielibyście, żeby takie elementy stylu loftowego pojawiły się w waszym wnętrzu, ale wasze wnętrze nie jest budynkiem loftowym, tylko jakimś budynkiem nowoczesnym, a może stara kamienica, ale chcecie, żeby elementy stylu loftowego, różnego rodzaju industrialne części architektury, mebli, instalacji elektrycznych były pokazane i wydobyte z waszego wnętrza albo zainstalowane i połączone z innymi meblami, z innymi elementami, to właśnie w ten sposób możecie to zrobić. Czyli wykorzystujecie część, która już jest w tym budynku, czyli jeżeli macie na przykład starą kamienicę, możecie wykorzystać część starych cegieł, część starych sufitów, może posadzkę, może jakiś kominek, który tam kiedyś się znajdował, na przykład kominek kaflowy, pomimo że macie instalację już nową. I łączycie to z innymi elementami, na przykład nowoczesnymi, czyli nowoczesne meble, takie jak sofa, krzesło, stół, być może jakieś nowoczesne oświetlenie. Albo macie zupełnie nowe, świeże oddane mieszkanie, które jest mieszkaniem w bloku, a chcecie, żeby ono było zrobione w stylu na przykład glamour, Nowy Jork. Chcecie połączyć jakieś klimaty może orientalne, śródziemnomorskie i właśnie do takiego wnętrza możecie te elementy powkładać. Czyli łączymy różne przedmioty ze sobą, tak żeby powstało coś ciekawego, być może jakieś wnętrze z swoją historią, z duszą. Te przedmioty, które będziecie przynosili do swojego wnętrza, będą miały swoją historię i dzięki temu wasze wnętrze staje się niepowtarzalne, oryginalne i jest po prostu wasze. Coś na zasadzie malowania obrazu, czyli wkładamy w niego bardzo dużo energii pracy, w którymś momencie stwierdzamy, że już jest koniec, już jest dzieło skończone, podpisujemy i wszyscy wiedzą, że to jest wasze dzieło. I tak samo możecie pobawić się we wnętrzach, czyli nie bójcie się łączenia elementów, nie bójcie się eksperymentować i na przykład łączyć ze sobą materiały, które są bardzo na przykład nowoczesne z elementami, które są stare. Nie bójcie się łączyć starej podłogi z nowoczesnymi tynkami albo stare tynki z na przykład posadzką, która będzie wylewana, mikrocement, beton. Możecie też zostawić część elementów architektonicznych, która nie będzie przykryta ani zabudową kartonowo-gipsową, ani tynkiem i odsłonić pewne elementy tej architektury i dodać do tego już poszczególne przedmioty, które będą spełniały różne funkcje, czyli dodajemy stoły, krzesła, dodajemy jakąś wyspę, ciekawą kuchnię, być może kuchnię macie już zaprojektowaną, a chcecie wymienić na przykład tylko fronty albo część szafek będzie nowoczesna, minimalistyczna, gładka, a część na przykład będzie, to będą otwarte półki z drewna i z metalu, tak? Czyli konstrukcja będzie jakaś metalowa i do tego drewniane półki, także możecie naprawdę się pobawić. Jeśli chodzi o kolorystykę, no to w zależności od tego, jaką stylistykę wybierzecie, taką gamę kolorów też tutaj możecie dobrać. Tak naprawdę nie ma tutaj jednego wzorca, jednego klucza. Wszystko zależy od tego, jakie przedmioty chcecie włożyć do waszego wnętrza i jaką kolorystykę lubicie, bądź jaka kolorystyka jest typowa dla danego
stylu, który będziecie chcieli ze sobą zestawić, połączyć i dodać kolejne elementy z kolejnego stylu. I w ten sposób się bawimy. Czyli jest to taka zabawa, jak trochę układanie puzli, tylko że w puzzlach mamy najczęściej na okładce gotowy wzór i według tego układamy. Tutaj dobieramy to bez tego wzoru, czyli musimy sami zdecydować, które elementy będą ze sobą pasować. Stylem eklektycznym jest na przykład styl boho loft albo Scandi boho, które są bardzo popularne obecnie. Glamour, taki nowoczesny glamour albo glamour połączony ze stylistyką Nowego Jorku. To są właśnie te stylistyki, które są bardzo popularne teraz. Zapewne za rok, za dwa będzie się to zmieniało, pójdziemy w inną stronę, ale to mieszanie różnych wątków wydaje mi się, że będzie cały czas modne, dlatego że każdy z nas lubi mieszkać we wnętrzach, które są indywidualne i oryginalne. Pamiętajcie też o proporcjach, który styl będzie przewodni, a który będzie taki dodatkowy, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład stylistykę boho i chcemy dodać do niej elementy loftowe, albo na odwrót, mamy stylistykę loftową i chcemy dodać elementy boho, no to proporcje będą takie, że w tej stylistyce loftowej będzie więcej, czyli wchodzimy do wnętrza, które jest bardzo industrialne, ma dużo w sobie metalu, czerni, wykończenia w jakichś na przykład masach betonowych, stare drewno, cegła, przeszklenia, drzwi, które mają na przykład jakieś szprosy czarne i tak dalej, a dokładamy do tego elementy ze stylistyki boho. Mamy jakieś wazony, ceramikę, donice z kwiatami, jakieś wyplatane krzesła, kosze albo wisi sobie na przykład gdzieś w salonie hamak. Także te elementy muszą też być w jakichś odpowiednich korelacjach i proporcjach i na to zwracajcie też uwagę, jak będziecie tworzyć swoje wnętrza. Tak jak powiedziałam, eklektyczny styl to jest łączenie różnych wątków, różnych stylistyk z różnych okresów z przeszłości, bardzo często z elementami współczesnymi i tutaj macie naprawdę dużą dowolność. Ważne, żeby wybrać sobie, jaki styl będzie przodujący, dlatego że będzie Wam po prostu łatwiej później dobierać te elementy. Czyli jeżeli sobie zobaczycie, że dana stylistyka ma takie cechy, jak na przykład właśnie użycie dużo koloru czarnego, czarne metalowe wykończenie na przykład w nogach stołu albo w nogach krzeseł, metalowe lampy, podsufitki na przykład czarne, drzwi, które są przeszklone i mają czarne wykończenie, to do tego możemy dodać elementy ocieplające, na przykład ze stylistyki albo boho, albo ze stylistyki na przykład skandynawskiej i możemy dodać też w różnych proporcjach kolor. Jeżeli chcemy, żeby to były wyważone wnętrza takie jasne, skandynawskie, to tego koloru będzie mniej, on będzie bardziej pastelowy, a jeżeli chcemy zaszaleć i dodać na przykład elementy orientalne, typowe dla boho, gdzie jest bardzo dużo wzorów i kolorów, to też jak najbardziej możemy ze sobą to połączyć. I to jest przykład różnego rodzaju krzeseł, które można ze sobą w różny sposób łączyć i one powodują, że każdy z tych wnętrz będzie zupełnie inny. Możemy wykorzystać krzesła, które są odnawiane, tak? Czyli znaleźliśmy gdzieś, kupiliśmy jakieś stare krzesło i chcemy odnowić tapicerkę. Możecie też takie elementy znaleźć na różnych targach staroci, w internecie, w sklepach vintage. Tam też jest bardzo dużo takich elementów i dodać do swoich elementów, które już macie, albo do elementów, które są bardzo nowoczesne. Bardzo fajne jest też łączenie elementów, które są ręcznie robione i powstały nie tylko w przeszłości, ale też współcześnie, czyli bardzo fajna jakaś ceramika, różnego rodzaju dodatki do wnętrz, jak wazy, ręcznie plecione pledy, koce, poduszki, makramy, jakieś ciekawe elementy dekoracyjne, które możemy powiesić, też są ręcznie robione na przykład na ścianie, z elementami, które są bardzo nowoczesne, jak grafiki, zdjęcia, przeszklenia, metal. Jeżeli lubicie na przykład złoto albo różowe złoto i chcecie zastosować w swoim wnętrzu, to jak najbardziej możecie właśnie to zrobić i połączyć z jakimiś elementami, które pochodzą z przeszłości, gdzieś kiedyś znaleźliście, kupiliście i teraz będzie Wam to pasowało. Zobaczcie, tutaj są wnętrza w takiej stylistyce trochę śródziemnomorskiej połączone z Hampton.
I one się od siebie, zobaczcie, różnią. Niby gama będzie kolorów podobna. Mamy granaty, mamy niebieskie. Tutaj mamy trochę więcej bieli, tutaj mamy beżu. I tutaj mamy jako dodatki, wykończenie jest w srebrze, a tutaj mamy w złocie. I w zależności od tego, jaki kolor, czy wolicie na przykład srebro, czy wolicie złoto, możecie sobie wybrać i utworzyć taką gamę. Czyli jedno to jest wybieranie dwóch czy trzech stylów, z których będziecie korzystać, a drugie to jest stworzenie swojej gamy kolorów, której będziecie się trzymać. 3-5 maksymalnie kolorów, chyba że są to wnętrza już takie bardzo orientalne, właśnie typowe też dla boho, gdzie tych wzorów może być dużo, dużo więcej, czyli łączymy ze sobą jakieś motywy, ornamenty z motywami na przykład ludowymi i z elementami, które mają i kratki, i wzory, i kwiaty, i łączymy to, ale też musimy uważać, żeby te proporcje były odpowiednie, no i też trzeba dosyć dużego wyczucia, żeby to ze sobą wszystko pasowało. Tak naprawdę zależy dużo od tego, jaką macie odwagę i jak bardzo chcecie w tych wnętrzach swoich eklektycznych zaszaleć. Tutaj jest gama, zobaczcie, bardzo ograniczona, skrajny minimalizm, wnętrze są praktycznie całe w bieli, ale do tego i też elementy są oczywiście nowoczesne, mamy duże przeszklenia, nowoczesne meble, jakąś sofę, lampy, grafiki, schody podwieszane, przeszklone, a do tego mamy klasyczne meble. Zobaczcie, tu mamy sofę, tu mamy łóżka dziecięce, takie pałacowe, fragment lustra, jakaś sofka tutaj z tyłu jest widoczna. Także możemy te elementy skrajnie ze sobą łączyć i nawet takie wnętrze minimalistyczne może w sobie mieć elementy z minionych epok i to będzie fajnie, ciekawie wyglądało, jeżeli czujecie się oczywiście w tym dobrze i jeżeli macie gamę kolorów odpowiednio dobraną. I teraz takie małe podsumowanie. Czym jest tak naprawdę styl eklektyczny, żebyście mogli lepiej zrozumieć? Eklektyzm w skrócie to umiejętne łączenie kilku stylów, wzorów, form i barw. Możecie łączyć też oczywiście stare z nowym, tak jak już mówiłam wcześniej. Cechuje się dużą odwagą w zestawianiu różnych faktur i materiałów, czyli możecie elementy ze sobą łączyć, różne nadruki, na przykład na tkaninach, możecie różne faktury mieć na ścianach, na podłodze, łączyć podłogi stare z nowoczesnymi, możecie patchworkowe na przykład płytki zastosować, niekoniecznie też tylko i wyłącznie w łazience, ale możecie też na przykład wybrać jakieś ładne patchworkowe płytki i powiesić je na ścianie w formie na przykład obrazów w pewnej odległości i zrobić jakąś fajną kompozycję. Eklektyzm łączy to, co stare z nowym. Jest to umiejętność dobierania stylów do siebie w odpowiednich proporcjach. Eklektyzm lubi sprzeczności i tworzy uporządkowany chaos. Są to zestawienia różnych przedmiotów, ale razem tworzą spójną kompozycję. Czujemy, że to wszystko jest w odpowiednich właśnie proporcjach. No, wymaga sporego wyczucia. Jeżeli macie jakiś lęk i obawę, że coś będzie nie tak, zawsze możecie poprosić architekta wnętrz o pomoc. Jeżeli nawet nie macie czasu albo środków, to możecie poprosić nie o projekt, tylko na przykład o konsultację i doradzić się, czy te elementy, które wybraliście, są dobrze ze sobą zestawione. Eklektyzm jest na pewno świetny dla osób odważnych, kreatywnych, które chcą mieć oryginalne, piękne wnętrze. I jeżeli chcemy tanio zrobić szybką metamorfozę, to właśnie styl eklektyczny będzie dla nas dobry, bo za pomocą zmiany poszczególnych drobnych elementów, jak grafiki, ramki, obrazy, wazony, misy, elementy dekoracyjne na ścianie, możemy w szybki sposób coś w naszym wnętrzu zmienić i dodać stare do nowego albo nowe do starego, w zależności w jakiej stylistyce obecnie macie swoje wnętrza. Eklektyzm lubi meble stare, antyczne, lubi elementy w stylu vintage, więc możecie sobie spokojnie takie elementy wkładać i tworzyć piękne, oryginalne wnętrza. I na koniec chciałabym Wam pokazać, jak styl eklektyczny jest różnorodny. Tutaj mam styl boho, który tutaj bardziej idzie w stronę skandy, czyli mamy dosyć dużo jasnych, białych kolorów, ale też są motywy orientalne, motywy mogą być indiańskie, afrykańskie, no w zależności od tego,
co lubimy, albo na przykład jakie pamiątki przywozimy z podróży, możemy je zastosować w naszych wnętrzach. Gama kolorystyczna może być przeróżna, wszystko zależy od tego, jakie lubimy kolory i jaki akcent kolorystyczny chcemy zachować. Możemy zrobić te motywy orientalne, na przykład tylko w dodatkach, w ceramice, w jakichś elementach, które będą wisiały na ścianie, jakieś specjalne misy, talerze, podkładki, pledy, wszystkie te elementy, które są takie dodatkowe, możemy je tutaj zastosować. Możemy dodać wiklinę, możemy dodać różnego rodzaju ręcznie haftowane i wyszywane jakieś elementy, bieżniki, kolorowe dywany, albo na przykład jakieś wzory orientalne, albo geometryczne, więc naprawdę tych możliwości jest bardzo dużo. Boho lubi też osłonki różnego rodzaju z kamienia, z ratanu, z gliny, z bambusa i też zieleń. I proporcje tej zieleni też są zależne od tego, czy my dbamy o rośliny, mamy czas dbać o rośliny i je kochamy, czy chcemy mieć tylko kilka roślin i to nam po prostu wystarczy. Zobaczcie, Scandi Boho jest bardzo jasny, jest połączeniem stylu skandynawskiego, który jest taki główny, tak, do całej stylistyki prowadzący i do tego są jakieś elementy właśnie z Boho. Bardzo często są to elementy orientalne, właśnie różnego rodzaju, na przykład hamaki, makramy, jakieś ozdoby, wiklinowe, wyplatane elementy dekoracyjne, które są zarówno takie do powieszenia na ścianie, jak i też użytkowe. Na możliwości jest naprawdę całkiem sporo. Też są łapacze snu. Zobaczcie, tutaj jest Boho Loft, zupełnie inną stylistykę tutaj Wam ustawiłam, zupełnie inna też gama kolorów. Oczywiście te kolory mogą być różne, o wiele więcej elementów industrialnych, które są ze sobą połączone. Możecie też zaszaleć i dodać elementy właśnie w złocie, w miedzi, stary metal, jakieś wytrawiane elementy metalowe, ale też stare meble albo meble, które będą spełniały zupełnie inną funkcję, czyli na przykład mamy skrzynię. Starą skrzynię, która będzie skrzynią do podróży, a my na przykład zamienimy ją na stolik nocny. Także takie zabawy możecie też tutaj wykorzystać. Mam nadzieję, że te informacje Wam pomogą stworzyć własne, piękne, indywidualne wnętrze, które będzie wyrażało Was, będziecie się czuli w tym wnętrzu dobrze i będziecie mogli połączyć takie elementy, które są Wam bliskie i w których będziecie czuć się dobrze. Do zobaczenia w następnym odcinku kursu na wnętrze.